Co oczekuje przemysł od uczelni? Przede wszystkim oczekuje technologii. W jakiej formie oczekuje technologii? Głównie poprzez transfer ludzi. Potrzebuje absolwentów uczelni, którzy się znają na najwyższych technologiach, które mogą wdrażać w firmach. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo nie oczekuje na przykład od uczelni gotowych produktów. Firmy mają dostęp do rynku, a my jako uczelnie, jak będziemy chcieli to komercjalizować, jak my na ten rynek wejdziemy? My zapominamy o pewnym ważnym elemencie, że tu jest jeszcze rynek. My potrafimy zrobić bardzo dużo, bardzo ciekawe produkty, ja bym powiedział nawet rewolucyjne innowacje, no ale niestety nie potrafimy ich sprzedać. Idzie ku dobremu, mamy bardzo dobrych inżynierów, mamy bardzo dobrych naukowców, widać to po wzroście publikacji, po wadze tych publikacji, robimy coraz lepsze badania. Brakuje nam jednej rzeczy, brakuje nam liderów, którzy podejmą to ryzyko i będą próbowali zbudować przemysł oparty właśnie na osiągnięciach naszych ludzi. I tego nam brakuje i tutaj powinniśmy skoncentrować środki, skoncentrować wysiłki, żeby stworzyć grupę liderów, która by pomogła czy umożliwiła zbudowanie tego bardzo ryzykownego biznesu opartego na wiedzy.